Dobrze, więc spotkaliśmy się dzisiaj przed koncertem wyjątkowym, bo to koncert dwuczęściowy, podzielony na dwa bloki, zarówno elektryczny i akustyczny. No wiadomo, że to wszystko jest jakby gdyby konsekwencją tego, że nagraliście z Katem płytę Bóg akustycznie, bardzo dobrze przyjętą przez fanów, ale pokazującą trochę inny obraz Kata, trochę bardziej liryczny. Natomiast wy już wcześniej graliście koncerty akustyczne i masz już za sobą pewną drogę w tej akustyce. I które koncerty są dla ciebie bardziej wyjątkowe? Które koncerty ci się bardziej łatwiej gra? Czy są jakieś różnice między koncertem metalowym a metalowym akustycznym? W naszym przypadku, czyli kapeli, która do tej pory grała muzykę związano z takim rodzajem przetwarzania dźwięku, że dla niektórych to tylko jest brum brum, to granie akustyczne jakby ujawnia ileś szczegółów, ciekawostek gry, jakby bardziej ten dźwięk jest do uchwycenia, rozdzielczość tego dźwięku pozwala niektórym ludziom uchwycić, co tak naprawdę w tych dźwiękach było i jaka jest w ogóle melodia. Oczywiście metale mają to w nosie, bo już po prostu swoje ucho tak nastroili, że im brum brum nie przeszkadza. Więc jak robiliśmy tą płytę, zdawaliśmy sobie sprawę, że zapewne trafimy też tym dźwiękiem do tych osób, które bardziej towarzyszą metalom, a być może nie za bardzo te dźwięki zaspokoją gusta samych metali. No, stało się tak, że muzykę tą polubili metale, którzy bardziej szerzej otwierają się na dźwięki, na szersze spektrum form grania metalu. No i faktycznie trafiło też czasami na małżonkę metali, na przyjaciółki metali, czyli bardziej na rodziców, którzy zasłyszawszy te dźwięki, jakby bardziej stanie skłonni byli zaakceptować fascynację ich synów, nie? Czy też córek. Dla nas granie jednej formy i drugiej jest tym samym rodzajem rzemiosła, tam gdzie trzeba wykonać coś, a w wykonawstwie jest ten tak zwany czuj, jest tam gdzie jest sfera wrażliwego jakby podejścia do sztuki, no to faktycznie muzyka akustyczna więcej wymaga, dlatego że więcej słychać, więc bardziej muszą muzycy się pilnować, być bardziej reżimowi, jeśli chodzi o sprawy wykonawstwa. Nie mogą sobie pobłażać wręcz żadnemu dźwiękowi, bo to jest cholernie słyszalne, więc trudno ukryć różnego rodzaju trudniejsze formy i składnie, które wymagają faktycznie, czy w jednym przypadku, prawidłowego odzwierciedlenia. Metal jest muzyką, która czasami wymaga totalnej dyscypliny, ale czasami odlotów. Nawet jak się coś tam nie zgadza, sumarycznie jest to fajne do odbioru, no bo takie jest życie, to jest dalej rock and roll. Więc nie ma czegoś takiego jak, a więc umówmy się, że pewne dowolności artystycznej jest właśnie niedokładność. Niedokładność czasami wytwarza coś wspaniałego w muzyce, bo nagle nie wiadomo z jakich powodów ktoś zrobi jakiś kiks albo w improwizacji pozwoli sobie na jakiś rodzaj odlotów i nagle powstają rzeczy, które samych muzyków
upewniają, że to jest jednostkowe wydarzenie, wyjątkowe i każde w tym momencie wykonanie różni się. W tym sposobie unikamy czegoś, co w artyzmie się ceni najbardziej. No, braku automatyzmu. Maszyny są od tego, żeby wiernie odtwarzały, artysta jest od tego, żeby miał cały czas feeling i cały czas modyfikował swoją muzykę. No po to, żeby tym pasjonatom twórczości, którzy przyjeżdżają z koncertu na koncert, a zdarzają się tacy, dostarczać cały czas wzruszeń i cały czas jakiś tworzyć rodzaje osobliwości, które pozwalają przeżyć koncert jako szczególny i cenić sobie to, że przychodzi się na pozornie ten sam rodzaj sztuki, ale przeżywa się rzeczy zupełnie inaczej. Dokładnie tak jest. Właśnie wspomniałeś o tym, że koncert. No to teraz akurat się odbywa festiwal w Opolu. No i trudno tutaj nie nawiązać do tego, że 29 lat temu w Opolu występował Kat. Jak wspominasz ten występ? Chodzi mi tutaj o to, że jestem dużo młodszy, urodziłem się kilka lat po tym Opolu i dla mnie jako odbiorcy niesamowite jest to, że teraz festiwal mainstreamowy niejako przyjmował taką muzykę i najbardziej interesuje mnie, jak to wspominasz, ale także tego nie widać w transmisji, jak ludzie reagowali na ten nowy rodzaj estetyki, bo przecież metal wtedy w Polsce nie był znany. No, przede wszystkim Opole w tamtych czasów jakby wytracało, a może zużywała się formuła tego festiwalu z uwagi na wzrost zainteresowania w społeczeństwie muzyką w ogóle rockową. Krótko mówiąc, lata 80. nie tylko owocowały wielki rodzaj ruchu społecznego, które jest kojarzone z ruchem społeczno-politycznym, ale też kulturowym. Lata 80. to wzrost zainteresowania polską sztuką i tak w akcie odbioru tejże sztuki, jak i w całym tworzeniu sztafarzów, rzeczy istotnych dla powstawania w ogóle sztuki. Powstawały różnego rodzaju agencje, festiwale, artyści jak żyły po deszczu zaczęli prezentować swoją sztukę. Czasami nieważne, że nieudolnie, jeżeli chodzi o aspekty wykonawcze, ale z wielkim parciem i chęcią, żeby prezentować jakiś rodzaj myśli, wrażeń, które ujawniały jednostkowe spojrzenie na reality, na rzeczywistość. Był odbiorca tej sztuki i artyści. I na tle tego wielkiego kulturowego ruchu decydenci i animatorzy sztuki, którzy do tej pory tworzyli takiego rodzaju spektakle, jak właśnie Opole, zdali sobie sprawę, że stają się jakby nieaktualni. Opole nie otworzyło się na rocka w ogóle, dlatego że ten dzień rockowy, który funkcjonował, nie był wkomponowany w festiwal w takim stopniu, jakby miał oferować rock w okolicznościach znanych dla tego festiwalu, a więc konkursowego charakteru, ale dokoptowano ten dzień jako coś istotnego, funkcjonującego w sztuce artystycznej, muzycznej,
ale nie do końca z pełnymi prawami, tak? Bo jak to się odbyło? Otóż grajecie sobie, robimy dzień, otwieramy się na rocka, ale nie dopuszczamy tego rocka w konwenans festiwalu, a więc żadna z tych piosenek rockowych albo z dnia tego rockowego nie była objęta w te ramy konkursowe. Jednym słowem była to pewnego rodzaju otworzenie festiwalu się, no i byliśmy raczej gośćmi tego festiwalu, a nie pełnoprawnymi udziałowcami z podlegającymi tym samym prawom, które tworzyły kanon, istotę tego festiwalu, a więc wybór najistotniejszych piosenek w kraju po to, żeby je promować, ewentualnie ujawnić, co też rynek polski prezentuje w kwestiach piosenki. No i może słusznie, dlatego że muzyka rockowa oprócz tego, że mogła oferować piosenkę, byłaby zubożona, gdyby tylko w tej kanonie by ją rozpatrywano. W końcu dużo muzyki rockowej było bez znamion charakterystycznych dla piosenki, a więc bez udziału głosu ludzkiego. Powstawały utwory wspaniałe bez głosu i trudno było sobie wyobrazić, żeby ta formuła przystawała do rockowej. W każdym razie była to próba widocznie przez decydentów uznana za nieudana, bo niekultywowana ta tradycja. Nie stała się to tradycja, szkoda, bo wydaje mi się, przeżycie było ciekawe. Amfiteatr był na dzień rokowy zapełniony po brzegi. Rejestracja dźwięku i wizji była. I transmisja TVP była, widziałem na to stronie. Była, ale nie wiem czy pełna. Nie wiem czy pełna. Z tego co się dowiedziałem od starszych panów, wasz koncert był w telewizji faktycznie transmitowany. Tak, przekazali mi starsi. Tak, ale opór materii był tak znaczny i decydenci chyba nie zadbali o prawidłowe funkcjonowanie tego festiwalu. W naszym przypadku to się odezwało w braku dobrej opieki technicznej. Otóż, jak dobrze pamiętam, jeden muzyk w ogóle nie był nagłośniony, bo... Słynne śpiewać tylko bas. Otóż właśnie. Więc dało się zauważyć braki techniczne. Widocznie te ekipy, które pracowały na koncert rockowy, nie umiały sobie poradzić z technicznymi aspektami dźwięku. No i nie dziwota, bo jak się popatrzy na muzykę tamtych czasów, to muzyka beatowa, bluesowa, czy tak zwana pop tamtych czasów, beatowa, jeszcze inna, była zrozumiała dla współczesnych ludzi zajmujących się tą formą sztuki, ale rock absolutnie nie był znany. Nie potrafili to robić, chyba też byli ignorantami dla tej formy sztuki. Ja nie chciałbym posądzać, że jakiś special nam załatwiali warunki gorsze techniczne, ale jak dobrze pamiętam, nie tylko my skarżyliśmy się na uwarunkowania techniczne. Oprócz tych mankamentów całe wydarzenie wydawało się nam sensowne. Publiczność była zaskoczona, bo w dużej części faktycznie wcześniej nie doświadczała tego rodzaju dźwięków, więc to wszystko wydawało się dla nich zapewne osobliwe, jeszcze w takim wydaniu, kiedy nie było słychać jednego instrumentu. To znaczy jeszcze ta wyjątkowa ekspresja, która do dzisiaj jest bardzo ciekawa. Na tamte czasy wy byliście w temacie metalowym, wiedzieliście jak się takie koncerty
koncerty robi na zachodzie, znaliście wszystkie zabawne gwiazdy i wiedzieliście, jak to robić na scenie. Natomiast wydaje mi się, że nawet dla odbiorcy taka ekspresja sceniczna, że basista kładzie się, prawda, gitarzysta kładzie się na nagłośnieniu, na odsłuchu, było to coś zupełnie innego, bo jednak ci muzycy Big Beatowi byli dosyć statyczni, może tam jakieś lekkie ruchy. Tak. Charakter muzyki granej w tamtych czasach na scenie nie obligował artystów do egzaltacji scenicznej. Raczej wyglądało to w ten sposób, że każdy z artystów jakby emigrował wewnętrznie, a jeżeli się spotykało z jakimkolwiek ruchem, on był jakby ukształtowany przez ówczesnych choreografów, których stać jedynie było na to, żeby powiedzmy chórek dźwignął nóżkę lewą i prawie jak zasili górale. Najpierw jedna nóżka dźwignięta w lewo, później prawa nóżka dźwignięta w lewo, ewentualnie obrót. Więc to było wszystko z punktu widzenia sztuki scenicznej, która nam była znana. No, prezentowało się to wszystko cholernie infantylnie. No ale cóż, no, charakter czasu był widocznie taki, w których odpowiadało to powściągliwemu społeczeństwu, które jakiekolwiek formy egzaltacji mógł odbierać co najmniej jako dzikość, co gorsza, idiotyzm. Bo przecież jeżeli się śpiewa Bema Pamięci Żałobny Rapsod, czy ewentualnie Jaskółka Uwięziona, czy Kolorowe Jarmarki, jeszcze tam akurat w tym utworze Rodowicz pokusiła się na wdzianie perkusji, wręcz nawet jakiegoś bębna na siebie. Akurat ta artystka jeszcze próbowała jakoś koloryzować tą scenę. Do dzisiaj jest znana z różnego rodzaju kreacji, nie mnie oceniać, jakiego to jest charakteru, ale nie odmówimy Maryli Rodowicz różnego rodzaju ciekawych, skrytych fikołowi chęci koloryzowania sceny. Doskonale wiem, że jesteś fanem Maryli Rodowicz, bardzo ją cenisz. Jestem fanem, cenię wielu artystów polskich, uznaję polską scenę za bardzo wartościową, bardzo osobliwą na tle i tylko na tle w ogóle sztuki światowej. Jedynie żal mi jest i zawsze mi było żal, że sztuka polska właśnie miała bardzo dużo tych pryncypialnych określeń, czy to ze strony animatorów kultury, czy różnego rodzaju ustawiaczy, czy też wynikało z autocenzury różnych artystów, którzy nie pozwalali sobie na większe odkrycie swoich własnych charakterów, bo być może przy tym rodzaju sztuki wykonawczej byłoby to faktycznie niezapomniane przeżycie, bo byłoby to bardzo osobliwe. Jak się patrzy na, powiedzmy, zachodnich artystów tamtych czasów, to już wtedy było wiadomo, że muzycy zachodni są bardziej egzaltowani, bardziej dopuszczający coś takiego jak show polegające na tym, że się bardziej egzaltujemy. Pewnego rodzaju spektakl. Niekoniecznie ustawiane. Po części ustawiane, po to, żeby się ludzie nie pozabijali na scenie. Ale dla ruchu scenicznego poszczególnych jednostek to coś jednak się działo. Ale też pamiętajmy, że wzory tamtej sceny polskiej piosenki brały się z wcześniejszych wzorów amerykańskich. To też tak sztywnie wyglądało. Egzaltacja muzyczna dopiero była widoczna w latach 70. Jak się patrzyło na Hendrixa,
Jeszcze pamiętajmy o Beatlach, to też było układane. To tam wcale to nie wyglądało tak w sposób egzaltowany, poukładane, to takie naiwne to wszystko. Ale to był naturalny, widocznie rozwój sceniczny. Natomiast wy zrobiliście w Polsce wtedy tym koncertem, co do tego się pewnego rodzaju skok. Tak, pewnego rodzaju to była rewolucja. Oczywiście nie wszystkim się to podobało, dlatego że jakby jesteś przyzwyczajony do tego, że artysta przynajmniej w sposób wyraża szacunek do publiczności, że stoi jak kołek, prawda, przytwierdzony do osikowy do serca i tak ma to po prostu być, bo przecież artyst to demon, którego nie należy wypuszczać z butelki, jakiś dżin, który może nas ogarnąć, więc społeczeństwo polskie, które było temperowane, też musiało artyst mieć taki, którym nie był jakby egzaltowany, po to, żeby nie wydawało się ludziom, że artyści nie przystają do kanonu życia zwykłych ludzi. Gdyby w Polsce kanon życia był bardziej otwarty, dopuszczliwy dla różnych zachowań, otwartości w społeczeństwie, zapewne artyści by byli otwarci. I to się stało w roku lat 80., kiedy młodzież sama była otwarta na różnego rodzaju zachowania. Zaczęły się prywatki, trochę chętniej dopuszczała alkohol, czasami dragi różnego rodzaju, marianek jeżeli był, jeśli nie był, to tam opiumowate. No, napędzali się oczywiście trudno dostępnym alkoholem, ale krótko mówiąc, trochę bardziej chętni byli do tego, żeby się szybciej zbliżać, porobić co nie coś z prawem tarcia, to okazywało się, że artyści żyjąc i nie mając świadomość, że jest się tym samym jak publiczność, no to w zasadzie chciała ujawniać swoje pragnienia. No, jakie to były pragnienia? No, typowe etyczno-moralne związane z tym, że no, chcimy być po prostu wolnymi. Czyli wolnymi, tak, a co to znaczy, że chcieliśmy dokonywać wyboru chociażby takich, żeby nosić długie włosy, a no chociażby takich, żeby słuchać swojej ukochanej muzyki, a chociażby takich, żeby z partnerką móc się kochać, a nawet w obecności wszystkich. Bo tak jak mówiłeś, w pewnym wywiadzie, tym ostatnim 2016 roku z Katowic, wspomniałeś, że właśnie w ten sposób tak naprawdę cała ta sztuka i to wszystkie nurty, od bluesa przez hard rocka po metal, tak naprawdę trochę hipisowały. Tak. Bo to ja mówię, wydaje się, charakter takie pokrewny do tych idei, które są może idei, no może symboli tak zwanych epoki dzieci kwiatów, kiedy tam w społeczeństwie amerykańskim, co w Polsce było bardzo trudne do wyegzekwowania, tamta młodzież dopuszczająca coś takiego LSD, który no, potrafi ujawnić wiele niewiadomych w nas samych, bo traci się ten konwenans superego ukształtowany przez tak zwane tradycje, tak zwaną moralność nakazową, gdzie w umyśle zaczynają krążyć myśli, wydawałoby się nie tyle, że nie z tego świata, ile świata właśnie wolnego, gdzie się ujawniają pragnienia w sposób otwarty. Gdzie budzi się wolność. Gdzie budzi się przynajmniej wolność tak rozumiana, że zaczynamy rozpoznawać, że nasze pragnienie, nasze instynkty, nasze sposoby widzenia tego świata, które są odmienne od kanonu narzuconych konwencji jego rozumienia, są po prostu inne, osobliwe. No to gdy w tamtej epoce w tak zwanych komunach mogli ci ludzie egzaltować się i spotykać się, ścierać z tym indywiduum, które drzemało w poszczególnych jednostkach, mogli sobie o tym opowiadać i nagle dostrzegali zaraz.
przekroczyliśmy te bariery, ale przecież nic się takiego przez to nie stało. Nic się nie zawaliło. Jest tylko inaczej. Jest inaczej. Dobrze, to jest... Myśmy tego nie przeżywali, ale przeżywaliśmy to trochę w sposób inaczej. No, historia Jarocina, gdy była rejestrowana, albo historia Jarocina w tych wątkach obrazków, które były zatrzymane z tamtych czasów, a które nie ujawniały całego spektrum życia, dziejących się spraw na tych festiwalach, wyraźnie ujawniają tę młodzież, która inaczej się ubiera niż na co dzień ludzie się ubierają, inaczej się zachowuje niż ludzie na co dzień się zachowują. Bliższa jest sobie, krótko mówiąc, jest bliższa sobie, chętna do otwarcia się, nie bojąca się swoich własnych myśli, nie bojąca się po prostu zwykłej integry, która pozwala im wspólnie w grupie rozmawiać, dyskutować, kochać się, wariować, szaleć, bawić. To była historia. To było kiedyś, natomiast trudno tego nie zauważyć, że no, można powiedzieć, że jesteś ojcem polskiego metalu. Ty zaczynałeś wtedy, kiedy 3/4 muzyków metalowych się tak naprawdę rodziło, bądź było w jakimś tam okresie co najwyżej młodzieżowym. I teraz jest współczesność polskiej muzyki metalowej. Czy Roman Kostrzewski jest dalej panem metalu? Posłuchaj, no przede wszystkim no, ja muszę się choćby z tego względu, że nie czuję się żadnym ojcem, nawet ja co najwyżej mogę być twórczym ojcem jakiegoś utworu. Natomiast bardzo często. Prekursorem. Na pewno moja osoba jakby dołożyła pewnego rodzaju cegiełki w ogóle do muzyki rockowej i na pewno była katalizatorem do tego, żeby ludzie o określonej wrażliwości spotkali się dzisiaj, po latach nazywają siebie metalami, którzy kochają specyficzny rodzaj muzyki, więc z tej perspektywy, jako tego jednego z tych ludzi, którzy mieli wpływ na ogniskowanie tejże formy sztuki, nie mogę powiedzieć, żebym miał ochotę na negację. Gdyby tak było, albo bym opuścił tą sztukę w sobie, opuściłbym prawdopodobnie swoją publiczność, prawdopodobnie zajmowałbym się czymś innym. Ja czuję cały czas więź swoimi utworami, swoją historią. Nie mam ochoty zbaczać nazbyt w rejony, które przez publiczność by były określone jako zdrada, aczkolwiek metale bardzo są surowi w ocenie wszelakich zmian. A tutaj nie rozpieszczałem publiczność, bo próbowałem dowartościowywać tak zwany środek metalu, pewne horyzonty, tak estetyczne, brzmieniowe, myślowe. Pamiętam bardzo duże. Nie wiem, że negatywny odbiór, ale bardzo duży podział po tym, jak wypuściłeś Wodę. Tak. Gdy bardzo duży podział się zrobił głosów, które mówią, że to jest świetne, to jest dobre, to jest nowe, świeże, a było sporo głosów, które zarzucały ci, że jak gdyby odszedłeś od tego głównego nurtu i to nie jest fajne, natomiast to bardzo mocno ujawniło ten podział. Zgadza się. Ale jak gdyby po czasie, ta płyta już ma parę ładnych lat, jak gdyby zauważyłem, że ludzie bardziej tą sztukę cenią. Zauważając to właśnie granie akustyczne, jakby bardziej się otwierają, aczkolwiek no, środowisko metal jest bardzo hermetyczne, tak? Tak, no, nurt rzeki jest zasilany różnymi prądami. Tak?
Drzewo jak rośnie, ma też różnego rodzaju konary od gałęzienia. Więc wydaje mi się, że skoro drzewo wzrasta, muzyka ma bardzo zbliżone, bardzo podobne, podobny charakter. A jeżeli chodzi... Cały czas się rozgałęzia, ale pewne elementy są wspólne dla każdej muzyki. Niezależnie jaką by nie była. Muzyka w końcu archaiczna, ludowa, czy późniejsze formy bardzo złożone muzyki klasycznej, romantycznej są w zasadzie bardzo pokrewne, bardzo zbliżone do ortodoksyjnej formy muzyki progresywnej, współczesnej. Dlatego, że cały czas w nich funkcjonuje określone skale. Zmiana jest na pewno w wielu aspektach barw, wielu zmian estetycznych, ale fala pozostaje ta sama. Ona jest modyfikowana, ale dźwięk C nie przestał być C. A Roman Kostrzewski jako fan, czy czeka na jakiś koncert tak od strony fana, na jakieś wydarzenie muzyczne w Polsce, czy też jakąś premierę płytową, że faktycznie czeka z niecierpliwością, aż coś się stanie? No posłuchaj, no ja mam świadomość, że ta muzyka podlega rozwojowi i cieszę się, że w naszym kraju wiele zespołów uprawia tą pasję w sposób tak fajny, tak interesujący, że znajduje swoją publiczność nie tylko w naszym kraju, ale też na samym świecie. Cieszę się, że ta muzyka w ogóle podlega różnego rodzaju morfingom, zmianom. Daje to i świetnie rokuje na jej przyszłość. W związku z tym tworzy też to jakiś rodzaj ambicji też dla mnie. Albo inspiruje mnie do tego, żeby cały czas tą twórczością się zajmować jako jeden z istotniejszych aspektów mojego własnego życia. Ujmijmy to tak, no, ja pokochałem muzykę jako jeden z ważnych i być może najistotniejszych elementów tego, co we mnie gra i chciałbym, żeby mnie w ogóle konstytuowało na tym świecie. Ludzie mogą robić różne rzeczy. Mogą robić wspaniałe buły i mogą być robić partaczyć to. Mogą być fajnymi driverami, którzy miło się jedzie i mogą cię, wiesz, po prostu zabić na pierwszym zakręcie. Ludzie robią różne wspaniałe rzeczy i mam nadzieję, że moja twórczość kogoś ukoi tam, gdzie oczekuje tego, rozweseli tam, gdzie też chciałbym jako artysta rozweselać, zachwycać i też smucić tam, gdzie trzeba. Obudzać emocje. A środki wyrazu, jakie do tego trzeba użyć, na cały czas odkrywam i inspirują mnie coraz bardziej nowe. W moim kanonie sztuki nie warto zatrzymywać się cały czas, bo czuję, że odkrywam nowe rzeczy. My jesteśmy. A co odkryłeś ostatnio? Wiele spraw. No, dotykają mnie sprawy ogólnospołeczne, więc tu się cały czas coś zmienia, prawda? Zmieniają się sprawy, rzeczy, ludzie się zmieniają. Zmienia się ten kraj. Też go postrzegam i jadąc, czyli jakby w sposób werbalny go ujmując i osobliwy dlatego, że mam też swoje własne sprawy w tym kraju do przeżycia i do załatwienia, bo przecież też żyję funkcyjnie. Też są sprawy, które ludzi, którzy mi są bliscy albo wpadło mi po prostu w oko.
i których też sprawy mogą jakby przenieść się na sprawy twórcze, na dźwięki, na treści. W końcu też jest myśli, które każdego rozwiniętego albo chcącego patrzeć na świat okiem nie tylko skupione na własnym nosie czy na własnym ego, dostrzegające jakby sprawy ogółu, być może też całego świata. Czasami myśli też takie we mnie drzemią, które próbują uchwycić świat jakby w szerszym aspekcie. Czasami jest tam fantastyka, futurologia. Lubię sprawy popularno-naukowe tylko po to, żeby zmagać się właśnie z tą niewiadomą, jaki jest nasz future. No właśnie, więc dotarliśmy do w sumie ostatniego mojego takiego podpunktu, co chcę zabrać. Takie sztampowe pytanie, ale jakie są plany Kata? Bo przed tym planem było nagranie Buka i zrobienie fazy koncertowej po Buku. Natomiast co z przyszłością Romana Kostrzewskiego, z przyszłością Kata? Co na przyszłość? Jesienią, w zasadzie we wrześniu, Mystic wyda szóstki zagrane jeszcze raz przez tą kapelę. To jest niesamowita wiedza. To pozornie jest kotlet odgrzewany, ale gdy przez lata całej publiczność zadawała ci pytanie, a jakby te szóstki brzmiały w kanonie brzmień, które konstytuują metal współcześnie, to jakby to wyglądało? Bardzo dużo publiczności nawoływało na spróbowalibyście zrobić szóstki. Dlaczego? Dlatego, że ta kapela przez 10 lat już gra. Gra utwory stare i co po niektórych intryguje, różnice brzmieniowe i różnice w odbiorze szóstek z dawnych czasów i teraz, współcześnie. Ta płyta szalenie się różni od późniejszych utworów Kata, dlatego że wzrasta jakby w czasach bardzo przełomowych. Ta płyta zawiera utwory jeszcze nie metalu lat 80., bo gdzieś zawieszona w hard rocku i heavy metal lat 70. I już zawiera utwory, które jakby były charakterystyczne dla muzyki lat 80., a które tak silnie jakby oddziaływały na współczesne prądy metalowe. Co prawda, co jakiś czas metale wracają do hard rocka. Tutaj możemy podać jako przykład chociażby zespół Frontside, który gdzieś tam fajnie teraz, chociaż to jest bardzo znowu ciekawe, bo bardzo dzielą się fani, gdzie Frontside wraca do hard rocka, trochę go modernizuje i to budzi pewien bunt takich ortodoksyjnych metali. Gdzie tak cały czas chcieliby pewnego rodzaju progresji, ale warto nie hamować artystów, a bardziej się otwierać. No, co, problem jest muzyki metalowej też taki, że niektórzy z fanów mają do tego oczywiście prawo, bo muzyka, niezależnie od tego, jak fajnie się bawimy, co też ciekawego może zawrzeć, jest pewnego rodzaju grą też intelektualną i niebanalną, jeżeli chodzi o psychę i tych odbierających sztukę i tych grających. Więc artyści, tak, twórcy, tak, słuchacze, mają prawo do wolności, czyli możliwości dokonania wyboru. Więc jeżeli słuchacz chciałby dokonywać wyboru i ma
prawo wybierać spółki, co mu się żywnie podoba, to artysta też ma prawo, więc tutaj jeżeli mógłbym prosić o publiczność, o ten rodzaj wyrozumiałości dla artystów, którzy próbują zmieniać swoją sztukę, dlatego że czuliby się zmęczeni, zjadając właśnie własny ogon, powielając swego rodzaju własną ścieżkę, to tak jakby mieli cały czas chodzić w kółko. Czasami artysta się buntuje. No, są tacy artyści, którzy lubią chodzić wokoło. Jakby czuli się w więzieniu, ale to więzienie nie jest więzieniem, więzieniem jest własnym ogrodem. Więc oni nie chcą chodzić poza ogród, bo tam jest źle, niedobrze i tak dalej, a w swoim ogródku jest tak cudownie i pięknie, że nigdzie indziej nie będą z niego wychodzić. Natomiast jeżeli są artyści, którzy potrzebują szerszego spektrum dla wyrażenia siebie samego, to też wydaje mi się, że metale wśród odbiorców też są tacy. A ci, którzy zakwestionują tego rodzaju wartości, mają do tego prawo. My jako artyści nie mamy takiego prawa wyboru jak publiczność. Nie możemy nakłonić publiczność do słuchania czegoś, czego nie lubią, nie życzą, ale mamy prawo do prezentacji, wierząc, że wcześniej czy później oportunistyczny fan może polubić. Ale to nie jest konieczność. Odkryć się tym coś dla siebie. No i ja właśnie tego życzę, aby pani Kata ciągle odgrywali Kata na nowo i aby ta nowa płyta, ta reedycja szóstek na nowo zagrana, aby była równie ciepło przyjęta jak Bóg, bo naprawdę powiem szczerze, że udało mi się zarazić Bukiem nie tylko moich przyjaciół metali, ale również znajomych ze studiów, kiedy jechałem samochodem, włączyłem tego Booka. A najciekawszym przykładem jest moja mama, która w pełni akceptuje moją pasję do metalu, natomiast ona nie umiała w tym odkryć niczego. I kiedy nagle usłyszała tą linię akustyczną, tą pełną melodię, wszystkie dźwięki, powiem szczerze, że ostatnio przyłapałem ją, że gdzieś mi tego Booka wykradła i odsłuchiwała sobie, więc myślę, że to jest bardzo fajne, moja mama jest takim przykładem, że z tej takiej konwencji właśnie jeszcze lat 60. bitowej jakby zrozumiała, co jest pięknego w tym wszystkim. Krótko mówiąc, metal jest taką samą formą muzyczną w części swojej składania, w dźwiękach, w egzaltacji twórczej. Jedynie się różnimy na co dzień tym, że my uwielbiamy nasycenie dźwięku do stopnia nie do wytrzymania dla niektórych ludzi, ale my akurat metale, nas akurat to rajcuje, czyni nas to w pewnym sensie też osobliwym w odbiorze. Kocham więc słuchaczy muzyki metalowej, dlatego że kochają ściekę na masakrę, bo tacy i ludzie są, że potrzebują podniety, dotarcia pewnych rzeczy na maksymalnej, ale czasami jak mają ochotę na chwilę odpoczynku, na sen, na rozpływanie się, być może wtedy taka płyta jak akustyk, albo też inne formy muzyczne spokojnie trafiają i to nie będzie przekłamanie własnej wrażliwości. Nie łapmy się metale, gdy słuchamy tkliwych rzeczy. To wcale nie świadczy o tym, że jesteśmy słabsi. Po prostu jesteśmy i tacy, i tacy. Możemy być, bo nikt nam nie ma prawa tego odmówić. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki.